Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj realizuję film Tak naprawdę dla Was, film, o który zostałam poproszona, ponieważ pod bardzo wieloma moimi filmami pojawiały się komentarze z prośbą, abym przetestowała perfumy marki Avon. No i dzisiaj taki film będzie, specjalnie właśnie z dedykacją dla moich widzów, którzy o to prosili. I ja na początku tytułem wyjaśnienia powiem, że jeśli chodzi o markę Avon, to moja znajomość perfum tej marki jest naprawdę, słuchajcie, na poziomie minimalnym, na poziomie nawet powiedziałabym minus 5, bo tak naprawdę z trzema liniami zapachowymi Avonu miałam do czynienia w życiu. Bo znałam wcześniej Faraway, to klasyczne, znałam Perseif, też to klasyczne, oraz znałam serię Premier Luxe, która to seria notabene była bardzo dobrą serią. Nie wiem, czy Premier Luxe i jej flankery jeszcze są przez Avon dystrybuowane. Jeśli tak, to na pewno tej serii warto się przyjrzeć, bo ona miała naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre perfumy w tej linii, więc to na pewno mogę Wam w ciemno z góry polecić, choć tutaj do dzisiejszego filmu wśród testów tych perfum, które będę dla Was robiła, akurat żadnego zapachu z tej linii nie będzie, więc nie wiem, czy ona przypadkiem nie została przez markę wycofana. I powiem tak, tytułem wstępu, ponieważ to były dla mnie wszystko nowości, to były perfumy, których ja kompletnie wcześniej nie znałam, to perfumetki, które nabyłam, troszeczkę sobie skropiłam opakowania od tych perfumetek, skropiłam perfumami, więc mogę Wam tu pokazywać kartoniki troszeczkę brudne, troszeczkę tłuste. Absolutnie się tym nie przejmujcie, to tylko kwestia tego, żebym ja sobie przypomniała zapach wąchając kartonik, a mógł on niestety, jak każde perfumy, które zawierają esencje olejkowe, troszeczkę się potuścić, więc od razu z góry Was przepraszam. I żeby nie przedłużać, przejdę już do testów i do omawiania pierwszych perfum od marki Avon, które nabyłam. I pierwszymi perfumami z tej marki, które kupiłam, jest Magnolia en Fleur, czyli wypust z roku, jak się dowiedziałam, 2020, czyli całkiem tak naprawdę nowy zapach dość nowej serii. Jeśli chodzi o sam zapach, to muszę Wam powiedzieć, że troszeczkę jego brzmienie przypominało mi klasyczne Gucci Envy. Poza tym, co muszę dodać na plus, jest to zapach, który na mojej skórze utrzymywał się najdłużej, więc mogę powiedzieć o trwałości, że jest naprawdę bardzo solidna. Jeśli chodzi o samą naturę zapachu, zapachowi też wiele nie mogę zarzucić. Jest to zapach bardzo ładnie skomponowany. Nie ma tej typowej Avonowej nuty. Jest zapachem takim, można powiedzieć, o którym ja bym nie wiedziała, że jest to zapach katalogowy, gdyby nie to, że po prostu mam opakowanie i wiem, że to jest Avon, bo naprawdę bardzo ładnie i szlachetnie pachnie. A jeśli chodzi o samą naturę zapachu, to jest to przede wszystkim kwiatowiec, aczkolwiek z delikatnymi tonami cytrusów w otwarciu. To, co w nim czuć, to nomen omen magnolia, którą mamy w nazwie tego zapachu. Ale ja tu też ewidentnie wyczuwam jaśmin, odrobinę gardenii. W bazie tego zapachu były na mnie wyczuwalne delikatne nuty drzewne. Zapach, słuchajcie, bardzo miło mnie zaskoczył. Tak jak niektóre z tych perfum, to powiem szczerze, była katorga, jeśli chodzi o proces testowania. Tak ten zapach spokojnie mogłabym polecić fanom kwiatów, fanom perfum kwiatowych, zwłaszcza z wiodącą gardenią, a jeśli chodzi o trwałość, to naprawdę tym perfumom również nie mam nic do zarzucenia. Kolejnymi perfumami od marki Avon, które testowałam, jest ich w zasadzie już można powiedzieć klasyk, bo jest to Incandescence, czyli zapach, który powstał w 2000 roku, czyli ma już pełne oczko, 21 lat. I powiem Wam, że ten zapach też bardzo mile mnie zaskoczył. Jest to taki zapach w moim typie, który mogłabym spokojnie włączyć do mojej kolekcji i notabene go włączyłam, bo jeśli będę realizować dla Was haul perfumowy, to zobaczycie, że butelka również do mojej kolekcji przybyła. Jest to zapach, który otwiera się troszeczkę vintage'owo. Mam wrażenie, że choć nie ma tych składników wylistowanych w spisie nut, to na pewno jest tu odrobina mimozy i odrobina ylang ylang. Natomiast sam zapach jest bardzo taki wdzięczny, bardzo kwiatowy, bardzo mocno czuć tu przede wszystkim piwonię, ale mamy tu też bardzo wdzięczną orchideę, odrobinę cyklamenu. Słuchajcie, dla mnie bardzo uroczy, bardzo fajny, codzienny kwiatowiec, właśnie z takim retro wydźwiękiem i retro sznytem w samym otwarciu, ale to akurat mnie nie przeraża, wręcz przeciwnie, uważam, że to dodaje tym perfumom smaczku. Jeśli chodzi o trwałość, no to trwałość
umówmy się, nie była dobra. Ten zapach przetrwał na mojej skórze mniej więcej 3 do 4 godzin. Ale jeśli chodzi o jego ceny, a mnie się udało dorwać 50 ml za około 20 zł, to myślę, że za 20 zł nie żal się dopsikiwać i ta trwałość 3-4 godzinna nie jest jakąś dużą przeszkodą, ażeby te perfumy posiadać. Kolejnymi perfumami od marki Avon, które testowałam, jest też klasyk. Są to perfumy Pur Blanca. Myślę, że dla tych z Was, którzy Avonu od lat używają i są tej marce wierni, perfumy bardzo dobrze znane. Ja je też wcześniej znałam, przewąchiwałam je w jakichś tam jednostkowych testach. Teraz tylko tak naprawdę je sobie przypomniałam i słuchajcie, to co mnie zatrwożyło w tych perfumach, to naprawdę bardzo, ale to bardzo kiepska trwałość. Ja je pamiętam z testów sprzed kilku lat i one naprawdę nie były tak nietrwałe, jak są teraz. A sam zapach, jeśli chodzi o jego opis, taki wodny, świeży, kwiatowy, taki zapach bardzo niewymagający, codzienny, delikatny, taki wręcz powiedziałabym transparentny, właśnie przez tą swoją mizerniutką projekcję i mizerniutką trwałość. Na pewno to, co ja w nim czuję, to nuty zielone, nuta lilii wodnej, odrobinę takich świeżych, morskich nut, ale też odrobinę róży, odrobinę piżma w bazie, troszeczkę też w bazie nut drzewnych. Powiem to tak, jeśli te perfumy kosztują powiedzmy 15-20 zł, to myślę, że w taki zapach warto zainwestować, bo tak jak mówię, jest to zapach przyjemny, codzienny, nieprzeszkadzający, ale jeśli macie poświęcić budżet 15 czy 20 zł na perfumy jednak troszeczkę bardziej trwałe niż Pur Blanca, to myślę po prostu, że je w kolekcji bym sobie darowała. Kolejnymi perfumami od marki Avon, które testowałam, są też, mam wrażenie, perfumy chyba bardzo znane. Jest to mianowicie zapach Celebr i powiem Wam szczerze, że gdybym ja miała zainwestować w jakiś flakon Avonu, to myślę, że te perfumy spokojnie mogłyby do mojej kolekcji dołączyć, bo one są po prostu bardzo ładne i wpisują się doskonale w mój gust zapachowy. Jeśli mnie oglądacie, to wiecie, że ja bardzo lubię nuty białych kwiatów i to jest tak naprawdę przede wszystkim białokwiatowiec na delikatnym podszyciu drzewnym z delikatnym towarzyszeniem cytrusów w otwarciu. I jest to zapach, który zawiera na pewno nuty konwali, nuty jaśminu, delikatne też tony magnolii, tak jak Magnolia Honfleur, które Wam pokazywałam jako zapach numer jeden. Wdzięczny, słuchajcie, wdzięczny, kobiecy, kwiatowy, bardzo łatwy i przyjemny do noszenia zapach. Trwałością też nie zatrważa, ani projekcją, aczkolwiek jeśli chodzi o te wszystkie białokwiatowe perfumy Avonu, to naprawdę nie był na ich tle zapachem, jeśli chodzi o trwałość, jakimś najgorszym, bo spokojnie na mojej skórze przetrwał około 3-4 godzin. Zapach uważam taki klasyczny, bardzo elegancki, myślę, że ma szansę spodobać się wielu osobom. Jeśli ja bym miała możliwość i wybór, bo on mi troszeczkę, przyznam szczerze, przypomina Jador w edycji EDT, więc gdybym miała wybór i tego Jador EDT bym nie posiadała w kolekcji, a mam te perfumy, to myślę, że spokojnie zwróciłabym uwagę na Celebr jako taki tańszy zamiennik, tańszy odpowiednik, jako taki wyskok do klasycznego Jadora, taki na przeczekanie, zanim nie uzbierałabym sobie pieniędzy na butelkę troszeczkę droższego zapachu. Kolejnym zapachem z Avonu, który dla Was przetestowałam, jest Eerie Fetish. Ja podejrzewam, że jest to cały czas ciągłość tej serii z 2020 roku, bo rzeczywiście taki sam anturaż opakowania miała Magnolia Honfleur, więc jest to zdecydowanie, myślę, ta sama seria. A jeśli chodzi o sam zapach, to nie będę ukrywała, że ja tutaj czuję bardzo, ale to bardzo mocne inspiracje perfumami Lavie Belle marki Lancôme. Aczkolwiek w ich mocno, powiedziałabym, rozwodnionej wersji. Mówi się o tym, że Avon ma taką specyficzną, w cudzysłowie, Avonowską nutę, że w perfumach marki Avon czuć taki delikatny, lekko syntetyczny, tani wydźwięk, zwłaszcza w bazach. I rzeczywiście ja w tych perfumach, czyli w perfumach Eerie Fetish, ewidentnie tą Avonową, typową Avonową nutę czuję, bo one mają rzeczywiście niezbyt ładną, niezbyt klasyczną i delikatnie taką syntetyczną bazę. A sam zapach to, tak jak już powiedziałam, odnośnik i inspiracja perfumami Lavie Belle, aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj w bardzo, ale to bardzo mocno rozwodnionej wersji, bo te perfumy są po pierwsze mało trwałe, po drugie mają właśnie jakieś takie akcenty wodne bardzo dziwne.
Które, powiem szczerze, urody tym perfumom nie przydają, bo one mi się nie spodobały, ja je skreśliłam absolutnie. A jeśli chodzi o sam zapach, to co ja w nim czuję, to zdecydowanie jest wanilia. Zdecydowanie są takie nuty słodkie, rzeczywiście może pralinkowe. Zdecydowanie jest ten irys oczywiście, który jest w nazwie zapachu. Jest odrobina kwiatów, na pewno jest tutaj jaśmin i delikatna róża. Aczkolwiek to, co ja tutaj czuję, to ewidentnie jakieś nuty zielone, wodne. Coś takiego, co ten zapach rozwadnia i powoduje, że on się tak troszeczkę rozpływa, jak taka mgiełka. Dla mnie absolutnie nie. Aczkolwiek jeśli La Vie est Belle, dla której z Was było zapachem zbyt przytłaczającym, zbyt takim właśnie proszkowym, irysowym, pudrowym, to myślę, że może to być jego taki lżejszy, bardziej rozwodniony, lekko właśnie zielony wariant, który na pewno mniej będzie przeszkadzał otoczeniu niż klasyczne La Vie est Belle, więc być może dla wielu z Was okaże się takim trafionym zakupem, więc nie skreślałabym go, a raczej potraktowałabym go jako La Vie est Belle dla po prostu mniej odważnych. I słuchajcie, zapach numer 6 od marki Avon, który przetestowałam, zaskoczył mnie najbardziej. Ja nie wiem, co sobie myśleć o tym zapachu. On jest totalnie nie Avonowy. Jest to zapach, mogłabym powiedzieć, troszeczkę takiej wyższej rangi. I zapach, którego ja bym się po Avonie nie spodziewała zupełnie. I są to perfumy Attraction One, ale w edycji Intense. I to jest ewidentnie zapach unisex. Ja wyczułam w nim tyle samo pierwiastkę męskiego, co i żeńskiego. Zapach jest bardzo niepokojący, bardzo dziwnie się otwiera. To, co ja czuję w jego otwarciu, to przede wszystkim, nie śmiejcie się, proszę, nuty takiego świeżo zakupionego do samochodu ogumienia. Czyli nuty takich po prostu nowych opon, absolutnie wcześniej nieużywanych, nietestowanych. I ewidentnie po prostu taka jakaś gumowa, oponowa nuta na początku tego zapachu na mojej skórze się wyzwoliła. A jeśli chodzi o to, co ja jeszcze ewidentnie czuję w tej kompozycji, to na pewno pewnego rodzaju pieprzność. Choć sprawdzałam nuty tego zapachu i tam pieprzu nie było, to ja muszę przyznać, że pieprz tu dla mnie przynajmniej jest oczywisty i jest jedną z głównych i wiodących nut tego zapachu. To, co ja tutaj też czuję, to zdecydowanie nuty drzewne i to nuty drzewne przypisywane tym typowo męskim zapachom, czyli nuty cedru, ale też nuty takich kremowych drzew, bo jest tu ewidentnie drzewo sandałowe, jest tu pewnego rodzaju kremowość, którą to drzewo sandałowe tworzy z czymś. Trudno jest mi powiedzieć z czym, co tu jeszcze taki kremowy wydźwięk ma, być może rzeczywiście gardenia, bo jest tu odrobina kwiatów i ja tu czuję odrobinę kwiatów. Jak na Avon, powiem szczerze, jest to zapach z tych wszystkich testowanych zapachów, który mnie zaskoczył zdecydowanie najbardziej. Zapach, który mnie zaintrygował, który zmusił mnie do tego, żebym ponowiła test. I to jest jedyny zapach, który nosiłam więcej niż 2-3 razy, przygotowując się do tego filmu. Na pewno warto na niego zwrócić uwagę, jeśli jeszcze jest w ofercie marki. Bo jest to coś, mam wrażenie, na tle wszystkich perfum Avonu niespotykanego i tutaj w całej tej 15 zapachów, które przedstawię Wam w tym filmie, jest to naprawdę prawdziwy indywidualista. Kolejny zapach od marki Avon, który testowałam do tego filmu, to tym razem perfumy z linii Faraway w edycji Rebel. I to jest zapach, który tak naprawdę jest inspiracją hitami mainstreamu. To, co ja w nim czuję w otwarciu, to takie pomieszanie Fever Jimmy Choo z Black Opium i w Saint Laurent. I ewidentnie ten zapach nawiązuje i do Jimmy Choo, i do Black Opium, bo ma ewidentnie takie nuty gruszki, które właśnie znamy z Black Opium, ale ma też pewnego rodzaju taki śliwkowy charakter, który ja wyczuwałam w Fever. Ale słuchajcie, im bardziej zapach zbliża się do swojego serca, a potem i bazy, tym bardziej przejmują stery te typowe dla klasycznego Faraway nuty, czyli przede wszystkim dojmująco słodka i bardzo projektująca nuta wanilii. Poza tym to, co ja jeszcze czuję ewidentnie w tym zapachu, to nuty pewnego rodzaju toffee, czekolady, czyli właśnie tego wszystkiego, co mi się kojarzy z perfumami Jimmy Choo, Fever i właśnie poniekąd też z Black Opium. Myślę, słuchajcie, że to nie jest nic nowatorskiego na tle całego rynku olfaktorycznego, że jest to zapach, który po prostu doskonale znamy z półek perfumerii sieciowych, no poza tą bazą i poza tak naprawdę wybrzmiewaniem częściowym nut serca, no bo tutaj rzeczywiście perfumy już nawiązują do klasyka, czyli do Faraway.
Myślę, że można je sobie, słuchajcie, darować. Jeśli macie Black Opium w kolekcji albo Jimmy Choo Fever, to Faraway Rebel absolutnie nie potrzebujecie. Ale jeśli stawiacie na taki tańszy, bardziej ekonomiczny odpowiednik tych dwóch zapachów, to myślę, że warto się tym perfumom przyjrzeć. One nie są jakieś takie sztuczne, syntetyczne, one całkiem ładnie wybrzmiewają. Są bardzo takie cieplutkie, otulające. Trwałość też nie jest najgorsza. Więc kurczę, jeśli lubicie takie zapachy, to czemu nie? Kolejny zapach, który przetestowałam dla Was do tego filmu, to nowość z roku 2021, a mianowicie perfumy Persave w edycji Silk. I powiem Wam szczerze i otwarcie, że jeśli macie możliwość zakupić te perfumy, to sobie po prostu od razu ich zakup darujcie. A to dlaczego? Ponieważ te perfumy na skórze utrzymują się całe okrągłe 15 minut. A potem próżno szukać tak naprawdę śladu po tym zapachu. On staje się całkowicie transparentny. Ja nie próbowałam go testować na odzieży, bo powiem szczerze, że ja nigdy ubrań nie perfumuję, więc być może na ubraniach on się utrzymuje dłużej. Ale jeśli chodzi o utrzymywanie się na skórze, to jest po prostu dramat i tragedia. I naprawdę zaręczam Wam, że po 15 minutach kompletnie nie czułam tego zapachu. Dlatego tak naprawdę było mi go bardzo trudno opisać do tego filmu, no bo trudno opisać coś, czego się nie czuje. Ale na pewno zapach ma jakiś ton owocowy, taki cytrusowy. Na pewno ma odrobinę takiego otulającego, być może irysa, może troszkę piżma, bo jest taki właśnie delikatnie otulający, delikatnie kremowy. I właściwie to tyle, co w nim czuję. Ja sobie przed filmem spryskałam pudełko i uwierzcie mi, a film zaczęłam nagrywać, nie wiem, 15 minut temu, już w ogóle nic praktycznie na tym pudełku nie czuć, więc wychodzi na to, że z kartonika tekturowego również znika po prostu w trybie błyskawicznym. Następny zapach, który przetestowałam od marki Avon do tego filmu, to również jest nowość z 2021 roku i są to perfumy Hair Story Love Inspires. I powiem Wam, że to też było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, bo są te perfumy fajne i ambitne, aczkolwiek słodkie. Te perfumy, jak ja je nosiłam, przywodziły mi w pewnym momencie na myśl Black Orchid od Toma Forda, ale w tej jego delikatniejszej wersji w edycji wody toaletowej. I sobie przed tym filmem zerknęłam na Fragrantikę, czy ktoś wyczuł podobieństwo do Black Orchid i okazuje się, że tak, więc nos mi nie zawiódł i rzeczywiście coś ewidentnie w tych perfumach, jeśli chodzi o Black Orchid, zostało zaczerpnięte jako inspiracja. Ale słuchajcie, tutaj w wydaniu zdecydowanie bardziej słodkim. Poza takimi typowo black orchidowymi nutami, które ja tu ewidentnie czuję, czyli poza nutą patchouli, drzewa sandałowego, poza nutami kwiatowymi, czyli między innymi jaśminem, na pewno są tu akcenty słodkie, jakaś pralinka, być może delikatna wanilia. Jest to zdecydowanie bardziej ciepła, bardziej słodka, bardziej noszalna wersja black orchid. Trwałość też ma, słuchajcie, powiem Wam, nie najgorszą, bo ja go czułam na mojej skórze spokojnie około 4 godzin, więc jeśli nie czujecie się na tyle odważni, aby nosić Black Orchid od Toma Forda i ten zapach jest dla Was wyjątkowo przytłaczający, a być może nawet czasem nienoszalny, to myślę, że jako takie łatwiejsze, lżejsze, bardziej słodkie zastępstwo, właściwie inspiracje, można sobie pozwolić na te perfumy marki Avon. I myślę, że wiele z Was będzie z nich zadowolonych, bo na pewno są to perfumy nieczęsto spotykane u innych użytkowników wspólnej przestrzeni publicznej, więc istnieje duża szansa, że nikt nie będzie pachniał podobnie jak Wy. Kolejne perfumy marki Avon, które przetestowałam do tego filmu, to perfumy Maxima. Całkiem nowy wypust marki Avon, bo perfumy z 2019 roku. I słuchajcie, jak ja je zaaplikowałam na skórę, to poczułam po prostu wypisz, wymaluj, good girl Karoliny Herrery. Jest to absolutnie inspiracja, nawiązanie, klon, jak zwał, tak zwał, do perfum, jeśli chodzi o półkę cenową z tego wyższego segmentu. Ja tu ewidentnie czuję good girl Karoliny Herrery, właściwie od samego początku do samego końca. I powiem Wam, że z ciekawości zajrzałam na Fragrantikę przed nagrywaniem tego filmu, bo chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście nuty się pokrywają z Good Girl. I to, co zobaczyłam na Fragrantice, wprawiło mnie w niemałe zdziwienie, bo według Fragrantiki, słuchajcie, ja sobie to napisałam tutaj, nutami tych perfum są kocanka, nektarynka oraz jaśmin. I słuchajcie, to jest dla mnie śmiech na sali, bo kocanki ani nektarynki, to ja tu nie czuję nawet kropelki. Jaśmin, okej, tu się zgadzam, bo są tu rzeczywiście tony wyraziste białych kwiatów, jest na pewno jaśmin i tuberoza.
Ale ewidentnie skład tych perfum jest tak przekłamany, że ja nie wiem, skąd sobie portal Fragrantica wziął składowe tej kompozycji, ale one na pewno nie brzmią tak, jak to przedstawia nam owy portal. Tu jest ewidentnie wanilia, tu jest ewidentnie tonka, ewidentnie są właśnie te białe kwiaty. No wypisz, wymaluj Good Girl Karoliny Herrery, być może w troszkę mniej intensywnej, troszkę rozwodnionej wersji. Ale powiem Wam szczerze, całkiem udany klon, całkiem udana inspiracja. Więc jeśli ktoś z Was rzeczywiście chciałby perfumy marki Karolina Herrera, a przekracza to jego możliwości budżetowe, myślę, słuchajcie, że spokojnie można sobie potraktować Maxime jako niedrogie i całkiem udane zastępstwo za zapach troszeczkę powiedziałabym nawet dużo droższej marki, aniżeli Avon. Kolejnymi perfumami, które zakupiłam i przetestowałam do tego filmu, jeśli chodzi o Avon, jest zapach z linii Rare Flowers i jest to kompozycja o nazwie Solar Narcissus. I powiem Wam, że te perfumy w teście wszystkich perfum Avon wypadły bardzo dobrze. Są to perfumy bardzo ładnie skomponowane, bardzo szlachetne. Bardzo myślę jak na tę markę nietypowe, bo czuć w tych perfumach jakość i naprawdę nie czuć kompletnie, że to jest Avon. Jedyne, czego ja mogłabym sobie życzyć od tego zapachu, to to, żeby on był bardziej trwały, bo perfumy tak ładne, tak szlachetne, tak eleganckie, chciałoby się jednak dłużej na sobie czuć, aniżeli te, nie wiem, 2-3 godziny, bo chyba te perfumy tyle na mojej skórze, o ile dobrze pamiętam, trwały. Jeśli chodzi o sam zapach, to jest taki delikatny, letnio-wiosenny zapach, taki solarny, kwiatowy, troszeczkę owocowy. Na pewno ma w składzie rzeczonego narcyza. Na pewno ma białe kwiaty, odrobinę jaśminu, odrobinę, podejrzewam, kwiatu pomarańczy. Ma delikatne tony owocowe, tych ciepłych owoców. Powiedziałabym, że tutaj wyczuwam jakąś nektarynkę, brzoskwinię, ale też ma troszeczkę cytrusów w otwarciu. W bazie robi się delikatnie słodki, ale nie powiedziałabym absolutnie, że jest to nuta wanilii, bo ja wanilii w tym zapachu ewidentnie nie czuję. Myślę, że to może być słodycz owocowa, słodycz żywicy bursztynowej. Na pewno nie wanilia. Perfumy bardzo fajne. Muszę Wam powiedzieć, że jedno z milszych zaskoczeń tych ogólnych, całościowych testów Avon. Perfumy na pewno na buteleczkę, których bym sobie pozwoliła, gdyby może były troszeczkę bardziej trwałe. Ale słuchajcie, nie wykluczam, że w mojej kolekcji kiedyś zagoszczą. Jeśli chodzi o moją rekomendację, na pewno polecam Wam je do zakupu właśnie w takiej perfumetce i do solidnych testów. Albo jeśli porywacie się od razu na zakupy w ciemno całych butelek, to nawet na zakup w ciemno. Kolejne perfumy marki Avon, które przetestowałam, to Eve w edycji Truth. To są perfumy, powiem Wam, takie bardzo mocno transparentne, w ogóle nie wyróżniające się, takie ginące troszeczkę w tłumie, takie powiedziałabym troszkę nijak, jak ich bardzo wiele na rynku. Jest to zapach, który w mojej opinii kompletnie niczym się nie wyróżnia, ani na plus, ani na minus. Taki po prostu zapach codzienny, troszeczkę nijaki, aczkolwiek ładny. Jak teraz go wącham ze skropionego opakowania, to myślę, że bardzo ładny w takim nurcie kwiatowo-owocowo-świeżym. Na pewno to, co ja w nim czuję, to nuty kwiatowe, być może troszeczkę konwali, być może troszeczkę piwoni, troszkę frezji, nuty świeże, jakieś takie zielone, morskie, odrobinę owocowości, myślę, że tutaj głównie owocowości cytrusowej, choć mam wrażenie, że jest tu też taka kwaskowata, delikatna porzeczka. Trochę nut drzewnych w bazie, zapach słuchajcie taki przeciętny, taki codzienny, taki nijaki, jakich wiele na rynku, można kupić, ale nie trzeba. Myślę, że jest to taki zapach bezpieczny, który absolutnie nikomu nie będzie przeszkadzał. No ładny, po prostu ładny i tyle mogę powiedzieć, nic absolutnie hura optymistycznego, nic absolutnie złego, no taki po prostu codzienniaczek, niewymagający. Kolejne perfumy marki Avon, które przetestowałam, to było klasyczne Attraction, podstawowa wersja, nie żaden flanker. I nosząc te perfumy od razu, słuchajcie, miałam skojarzenia z perfumami marki Serjof, Dama Bianca, tudzież Ishraq marki Orientica, bo te perfumy mają jakiś taki sznyt waniliowo-ciasteczkowy, taki leciutko-pudrowy. Ewidentnie do tej Damy Bianki, tudzież do tego Ishraq Orientiki nawiązują. A sam zapach to ewidentnie właśnie taki irys lekko pudrowy, troszkę piżma, troszkę wanilii, być może troszeczkę innych nut słodkich, nie wiem, jakaś czekolada, jakaś pralinka, trochę kwiatów, delikatny powiedziałabym jaśmin, może inny biały kwiat, jakiś kwiat pomarańczy. Perfumy takie fajne, ciasteczkowe, lekko pudrowe, myślę taki przyjemniaczek, taki słodki, otulający, jesienny, który ma szansę spodobać się bardzo wielu osobom.
Gdybym nie miała Ishraq Orientiki, to być może na nie bym się skusiła, bo zapach jest bardzo przyjemny w noszeniu i taki, myślę, do wielu osób trafiający i taki podobający się wielu osobom, nie wzbudzający jakichś kontrowersji społecznych. Fajny. Myślę, że za tę cenę, jeśli nie macie okazji posiadać ani Ishraq Orientiki, no a tym bardziej wyjątkowo drogiej damy Bianki marki Serżow, to idźcie w Attraction. Myślę, że to nie będzie jakiś błąd i myślę, że będzie to zakup, który bardzo wielu z Was będzie się dobrze nosił, jeśli lubicie takie ciasteczkowe, lekko pudrowe wydanie wanilii. Kolejne perfumy od marki Avon, które testowałam do tego filmu, są dla mnie niemałym rozczarowaniem. A dlaczego? W wielu źródłach, opracowaniach znalazłam informacje o tym, że jest to taki klasyk z Avonu. Taka już po prostu Avonowska klasyka, która tak naprawdę dość mocno zaznaczyła się w sprzedaży perfum tej marki w tym wieku i która to była po prostu prawdziwym hitem i przyniosła firmie dość spore profity. Chodzi mianowicie o kompozycję Passion Dance. I ja nie wiem, czy ten zapach podległ wielokrotnym reformulacjom, ale dla mnie to jest tak naprawdę woda z kroplą olejków z perfum. Te perfumy są tak absolutnie nietrwałe, tak absolutnie rozwodnione, że ja w nich nie czuję niczego absolutnie, na co warto by było zwrócić jakąś większą uwagę. Jest to, słuchajcie, dla mnie przede wszystkim patchouli, mech dębowy, są jakieś takie dziwne nuty mydlane, są delikatne kwiaty, ewidentnie jest tu być może gardenia, odrobina jaśminu, ale sam zapach, powiem szczerze, dla mnie na nie, on okej, nie ma złej kompozycji, bo to jest kompozycja fajna i muszę przyznać, że gdyby ona nie była taka rozwodniona i taka troszeczkę wymydlająca się, to mógłby być fajny zapach, bo ładnie układa się na skórze, ma ciekawe nuty na pewno, ale w tej postaci, w tej obecnej postaci podejrzewam bardzo mocno po reformulacyjnej, no nie. Dla mnie nie, na pewno spadł z piedestału w moim mniemaniu klasyka od Avon. I jeśli macie możliwość zakupienia tych obecnych poreformulacyjnych wersji, to myślę, że można sobie te perfumy spokojnie darować. Trwałością również nie grzeszą, o projekcji tutaj absolutnie nie może być mowy. No moje, powiem szczerze, niemałe rozczarowanie. I ostatnie perfumy zamykające przegląd perfum marki Avon na moim kanale. To znowu perfumy z serii i w tym razem jest to Flanker Confidence. Słuchajcie, absolutne cukiereczki schlebiające masowym gustom. Jest to taki troszeczkę zapach w stylu Viva La Juicy Gold Couture, aczkolwiek ma bardzo wyrazistą nutę gruszki przypominającą również klasyczne Black Opium. Jest to też, podejrzewam, dość spore naręcze nut kwiatowych. Jakiś jaśmin, jakaś tuberoza na pewno się tutaj znajdują. Dużo nut słodkich, jakieś nuty pralinkowe, waniliowe. Być może śmietankowe, słuchajcie, perfumy jakich wiele, nic absolutnie zaskakującego, czego ja bym wcześniej nie wąchała w innych zapachach mainstreamu, aczkolwiek jako propozycja budżetowa, jeśli kogoś nie stać na Black Opium, czy Viva La Juicy Gold Couture było na nim zapachem nietrwałym, bo to raczej nie jest trwały zapach, to myślę, że i w Confidence jako takie zastępstwo za te zapachy można sobie zafundować, tym bardziej, że one nie są drogie, zwłaszcza w takiej perfumetce. No perfumy wdzięczne, cukierkowate, takie dziewczęce. Myślę, że dla młodych kobiet poniżej 25 roku życia będzie to super strzał, jeśli chodzi o takie perfumy na wieczór, na randki, na jakieś wypady na miasto. Myślę, że nie najgorszy zapach, jeśli chodzi o perfumy marki Avon i na pewno wielu osobom się spodoba, więc zwracam Wam na niego uwagę i go absolutnie nie przekreślam. I to by było tyle, jeśli chodzi o moje testy perfum marki Avon. Napiszcie, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o tę markę. Gdybym na przykład kiedyś ponawiała testy i zakupiła następne perfumetki, robiła Wam film numer 2 z tej serii testów Avonu. Mam nadzieję, że taki film zresztą, o który poprosili mnie widzowie, spodobał się Wam. Jeśli tak, poproszę o łapeczkę w górę, będzie mi niezwykle miło. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za dziś, za obecność na dzisiejszym filmie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!